Anime Cyberpunk Edgerunners wyszło już prawie rok temu, ale nie oznacza to, że zostało zapomniane, a wręcz przeciwnie, gracze wciąż tworzą przeróżne rzeczy z nimi związane, na przykład mody, które w tym odcinku wam przedstawię, oczywiście te najciekawsze. Bo który fan serialu nie chciałby odświeżyć swojej gry o nowe grafiki, czy nawet całkowicie odmienić swoją postać, by móc grać samym Davidem Martinezem, czy też Lucy. Ja jestem Jaro i zapraszam was na film Najlepsze mody z Cyberpunk Edgerunners. Zanim przejdę do przedstawienia modów, to zaznaczę, że nie stworzyłem żadnego z nich osobiście, a jedynie przedstawiam wam najciekawsze z nich znalezione na Nexus Mods. Pamiętajcie, że pobieranie modów na tej stronie jest darmowe, ale warto za każdym razem, kiedy mod wam się spodoba, po prostu kliknąć przycisk i polubić pracę danego twórcy. A teraz przejdźmy już do listy modów. Zacznijmy od modów, które zmieniają niekoniecznie elementy w grze, ale jeszcze w menu. Numer 1 to zmiana tego intro. Dzień dobry, Night City. Na znaną i dość epicką scenę z Cyberpunk Edgerunners. Jeśli wam, tak jak mi, znudziło się milionowe słuchanie prezentera mówiącego jedno i to samo w kółko, to z pewnością polubicie się z tym modem. Kiedy zaś klikniemy już spację, by przejść dalej, pojawia nam się ekran tytułowy, który również można zmienić dzięki modowi numer 2. Ta modyfikacja zmienia animowane logo na również scenę z Edgerunners, tym razem na poganiającą Davida Lucy i protagonistę zbudowanego inaczej. No, a kiedy i tu klikniemy spację, by przejść dalej, dzięki zastosowaniu moda numer 3, od teraz na ekranie menu głównego oglądać możemy dość uroczą scenę z serialu, kiedy to David i Lucy siedzieli wspólnie na księżycu. A teraz przechodząc już do samej gry, koniecznie musicie sprawdzić modyfikację numer 4, a w zasadzie cały zestaw modyfikacji, dzięki któremu wasza Vi wyglądać będzie jak Sasha, która pojawiła się w teledysku do piosenki Let You Down Davida Podsiadło. By mod w pełni zadziałał, konieczne jest zainstalowanie kilku plików i wybranie odpowiednich opcji w kreatorze postaci, ale na szczęście instalacja modów jest śmiesznie prosta, więc nie powinno być problemów. Jeśli natomiast nigdy nie modowaliście Cyberpunka, to pod koniec tego filmu przedstawię wam bardzo krótki tutorial, jak zainstalować modyfikacje. Zostając jeszcze przy Saszy i teledysku do Let You Down z Edgerunners, to kolejnym fajnym elementem może być posiadanie pistoletu owej postaci, co umożliwia mod numer 5. Dzięki temu wygląd spluwy Lizzie's zmieni się na ten do złudzenia przypominający broń Saszy z teledysku. Jeśli tak jak ja uważacie, że w grze Cyberpunk jest zbyt mało nawiązań do serialu Edgerunners, to z pewnością zainteresuje was mod 6, dzięki któremu na wyświetlaczach automatów w Night City pojawią się podobizny Davida, Lucy czy też Rebeki. Możecie łączyć dostępne grafiki w grze, pobierając kilka modyfikacji z tego zbioru, gdyż każda z nich zmienia inny automat na inną postać. Modyfikacja numer 7 i znów będzie to cały zbiór modów, bo mowa tu o presecie Lucy. Sytuacja identyczna jak w przypadku presetu Saszy, konieczne jest pobranie wszystkich interesujących nas modów z listy i dodanie przedmiotów do ekwipunku przy pomocy command line'a. Efekt końcowy robi piorunujące wrażenie. Czas na propozycję numer 8, czyli zamianę dźwięku Sandevistana z gry na ten z anime. Dzięki autorowi do wyboru mamy wersję krótszą i dłuższą, przedstawiam wam je obie, byście mogli zdecydować, która z nich odpowiada wam bardziej. Zbliżamy się powoli do końca, przyszła zatem pora na przedostatni, 9 mod, a mianowicie zmianę wyglądu Vi odpowiednio na wszczepy Davida w przypadku Vincenta oraz wszczepy Lucy w przypadku Valerii. Miejcie na uwadze, żeby mod zadziałał, konieczne jest również zainstalowanie odpowiedniej modyfikacji pozwalającej na zmianę wyglądu Vi. Dokładne kroki macie na ekranie. No i przechodzimy do finału, a czym by można zakończyć ten film lepiej, jak nie presetem samego zbudowanego inaczej Edgerunnera Davida Martineza. Sytuacja znów identyczna jak w przypadku presetów Saszy i Lucy, wystarczy pobrać interesujące nas modyfikacje twarzy, włosów itd. i umieścić je w folderze mod w folderze gry. W połączeniu z poprzednią modyfikacją i kurtką efekt końcowy robi ogromne wrażenie. A teraz na koniec pokrótce pokażę wam, jak instaluje się mody do Cyberpunka, jeśli jeszcze jakimś cudem tego nie wiecie, ale spokojnie, jest to banalnie proste. Wchodzimy na stronę Nexus Mods, przez któryś z linków w opisie pod tym filmem albo prosto z przeglądarki. Pobieramy interesujące nas mody, rozpakowujemy je najlepiej i najprościej WinRarem. I teraz najważniejsze, otwieramy folder gry, w
który znajduje się na dysku, na którym instalowaliście Cyberpunka. Wchodzimy w niego, następnie w Archive, potem w PC i jeśli nie macie tu folderu mod, to po prostu go utwórzcie. Teraz wróćmy do paczki modów, klikamy prawym przyciskiem myszy, wypakuj do wybranego folderu i wypakowujemy plik do folderu mod. Tadam! Wszystko gotowe, pozostaje odpalić grę i cieszyć się nowo pobraną modyfikacją. Oczywiście, jeśli wtedy dany mod Wam się spodoba, przynajmniej polubcie daną modyfikację na stronie Nexus Autora. Mały gest, a zawsze może pomóc w pozycjonowaniu. I to już tyle w dzisiejszym filmie. Dajcie znać, czy korzystacie z któregoś z tych modów, a może znacie jeszcze jakieś, które również warte są uwagi. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Słyszymy się w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się i cześć!